Witam wszystkich ponownie, Luiska, tutaj Shellheart i kontynuujemy grę Max Payne. Tak, ostatnio właśnie tamci ludzie nam pomagali. No i cóż, teraz przejdźmy przez to pudełko, naszą tą pułapkę założoną przez bandytów na nas. Cóż, oni nas tutaj osłaniają w płonącym budynku, a my staramy się iść dalej, przeżyć. Tu jesteś. Tutaj. Dobra. Teraz drugi. Czemu nie ma mojej... Czemu moja eskorta mnie nie eskortuje? Ulecz się. Zmienimy pozycję. Gdzie jest drugi? Temu leki wypadły. Czemu moja... No, już... Dobra. Moja eskorta sobie z tym poradzi. My sobie zapiszemy. No i jedziemy dalej. Ku przygodzie, prawda? Max? Skocz mi tu. Dobra. Czyli idziemy do góry, tak? Do następnego... apartamentowca. Hop. No i idziemy dalej. Okej, tutaj mamy jedną ścieżkę, tędy pójdziemy. Okej. To trzeba przeskoczyć, czy jak to pokonać? Nie, tędy się nie da przejść, musimy przeskoczyć tam. Przeskoczmy. Hop. No, już myślałem, że spadnę. Skoczmy tu. O nie. Nie. No tak, zginęliśmy. Przez... Cóż, przez to, że się zawaliło pod naszym ciężarem. Hop. Cóż, jakby to zrobić? Myślę, że trzeba coś takiego. Skoczyć tu, teraz szybko tutaj. I stąd już nam nic nie grozi. A nie, grozi. Dobra. To trzeba... sposobem, czyli tu, tu i na samochód może. Tu. Nie wiem, dlaczego teraz umarłem, nie wiem. A wiem, że ta sekwencja będzie się pewnie powtarzać u nas. I teraz tu. No i tutaj. F5. Okej, tutaj mamy masę bandytów. Dobrze, że nasza eskorta nas tam osłania. O Jezu, mam takiego cela. Dobra. I co, będziecie do mnie teraz skakać? Okej, fajnie, pojechałeś ze swoimi kolegami. Weź to AK-47. O Boże. They hit you home? It's like a friggin' kindergarten out there. What next? A kid with a bag full of guns and a head full of video games turns the house into a shooting gallery. Breaks my heart. What the hell's going on? With me, he meant. I had my doubts about the cleaners spying on me. About Mona. According to Vladimir Lem, the mob captain Vincent Gogniti is behind the hits. Seems he's made a deal with an unknown third party. Maybe the cleaners, I don't know. Something doesn't fit. If it's true, I've been added on Gogniti's list. I came close to lying to Bravura. I told myself I needed to find out the facts first before others could screw up the evidence, but that was an excuse. Mona had gotten under my skin. I couldn't close my eyes to any of it anymore. It was more important than the job. She had tried to reach me, left her number. Risky leaving your number at the police station. Trace the call and you'll see I'm talking to you from Hong Kong. Winterson. I'll give you my address. Make sure you're not followed. Max, what's going on? What do you mean? Don't do anything stupid. Okej. Liniowa sekwencja strachu, gdzie my nie będziemy nic robić głupiego. To nie jest w stylu Maxa. Mona's place was a closed-down funhouse based on a 90s TV show. The show's cancellation had been the kiss of death to it. Cudownie. Dom strachów. Tylko tego nam brakowało. Okej, jesteśmy w domu strachów. Zapiszmy. I tutaj widzę wejście. Bo zauważyłem te leki. Dobra. Czyli co, tu też będzie otwarte? Jednak nie będzie otwarte.
Którzy się przepuszczą, że wyjść też nie będziemy mogli. Cóż, jedziemy. Dobra. Już nam się włączyła stylowa muzyka. Czymś jakbym wchodził w pułapkę. Okej, przechodzimy. Tam się okno otworzyło. Rozjedziesz mnie? Okej. Dobra. Więc wchodzimy tutaj. Krew. Aha, może zmienimy broń, bo mamy... amunicji nie mamy. Zmienimy na strzelbę. Napiszmy. Kto wie, które drzwi tutaj są prawdą, a które nie. No dobra. A. Czyli nie możemy ich się pozbyć. Ok, wychodzimy tu. A, dym. Klatka? To może wejdźmy do klatki. Okej. There'd been no lock on the front door. I'd wondered why the place wasn't packed with hobos and stray dogs. Little wonder. Okej. Szybko przestałem się zastanawiać, co tu się dzieje. Aha, to dlatego. To o zdrowych zmysłach by tutaj wytrzymał, co? Okej. Zapiszę. No i idziemy dalej. Dobra, idź stąd. Tak. To łazienka i drzwi się same otwierają. Okej, no to rzeczywiście kto by tutaj chciał mieszkać? Dlaczego ten paw, nie paw. Dlaczego to coś chodzi tak jak my? Czyli, a to jest flaming, no tak. You'll hear broken echoes of it everywhere, like a bad replay. You get mad at everybody for reminding you about it, even if it's all in your head. Okej. No, ale mogę przez was... Aha, to ja was mogę... O, fajnie. Ja mogę ich niszczyć. A to ja mogę się tam dostać, tak... się stojąc na nim i skoczyć tam? Nie, dobra, chciałbym. Okej, tego już nie możemy. Okej, wiem, że to jest marnowanie amunicji. Dobra, przesuńcie się. When entertainment turns to a surreal reflection of your life, you're a lucky man if you can laugh at the joke. Luck and I weren't on speaking terms. Or maybe the place was just too lame to be funny. Okej. Okay. Oczywiście to miejsce... Jak ktoś sobie to miejsce wybrał jako dom... To musi być nienormalny. Ja bym tutaj nie chciał mieszkać. Okej. Okay. Fajnie, nie ma co. Okay, jakiś... Może sobie przejdziemy po prostu. A funhouse is a linear sequence of scares. Take it or leave it is the only choice given. Makes you think about free will. Have our choices been made for us because of who we are? No tak. John Mira. Yes, this is he. This is John Mira. Welcome to the next level.
Okej. Tak, dom strachów. Nic więcej nie trzeba. Tylko kiedy dojdziemy do Mony? I dlaczego ona tu akurat postanowiła mieszkać? I was behind the backdrops, getting warm. O, to za dekoracjami to jest. Fajnie. Okej. A, mogę się nimi tutaj bawić. Szkoda. Okej, rozwalmy tutaj. To może... Piłeczka? A, takie jaja. Fajne. Można to przesunąć? Bo chciałbym trafić jeszcze tego, co tam stoi. Mniejsza już. A. Czyli bronią ich nie można. Dobra, przestań się wygłupiać i znajdźmy Monę. When I first met Mona, her twin sister had been killed. It must have felt like madness, schizophrenia in reverse. Your other self suddenly falling silent. We had both lost our love. Okej, może wejdźmy na górę? Idźmy dalej. Zapiszmy. Okej, muzyczka się zmieniła. Jeśli się w ogóle nie wyłączyła, więc coś się tu będzie działo. Okej, mamy jedne drzwi. Zamknięte drzwi. Okej. Ciekawe. Ciekawe. Nie, to nie o to chodzi. No, skoro te drzwi są zamknięte, no to się wracamy. Chyba że tędy. Ona tu mieszkała, no tak. To musiało być jej mieszkanie. W szafkach nic nie ma. Lodówka pusta. No. Łódka. No tak. Oho. Ktoś śpiewa. The weapons and explosives in her workroom left no questions about her vocation. Dobra. Ktoś tam śpiewa. Ciekawe kto to. Okej, ktoś jest pod prysznicem. I'll tell you one thing, Mona, you're no singer. Okay. You've switched tactics. We need to talk. Bring me a towel, will you? Nie poda. A nie, jednak poda. Now that you're here, you can watch my back while I get dressed. All she had told me was that someone wanted us dead. The way she was acting, I was the only one in danger here. Okay. You have to give me a lot more than that. The inner circle. What of it? Secret society is after everyone who knows of their existence. Come off it. Prove it. I have a contact inside. He's willing to talk. Alfred Woden? No. Anyways, I can take you to him. Mhm. Rozdział 7. Pytanie za milion dolarów. I znowu komiks. Telling me the whole truth. Let's go. The circle goes back to the centuries-old Masonic cults. Corruption and assassinations reaching all the way to the presidential level. Right. And here I was thinking conspiracy theories had gone out of style. We're here. So are they. Sprzątacze. I'm the only one handling a piece here. Which floor? They're after him. The elevators work with the apartment keys and from the desk here. They've jammed most of them to the floors they're on.
The guards set off the alarm before they were killed. We need to do this fast. Shouldn't we just wait for the cops? Here, so we can stay in touch. Okay. Now, you operate the microphone. Elevator from here and I'll go up. I'll go up. You're the man. Okej, okay, ona będzie tutaj prowadzić nas. Anyway? I saw you take a bullet to the head. Maybe it's still there. Keeps me focused. For this to work, I was gonna have to trust her. Let's get to work. Cleaners ahead and to the left, guarding Corcoran's door at the opposite end of the hall. Okej, okay. Co ona powiedziała? Gdzieś tu sprzątacze przechodzili. Ona jest przy kamerach, tak? Tak, ona jest przy kamerach. No to dobrze. Właśnie policja przyjechała. Okej. Weźmy sobie strzelbę. Zapiszmy. Są. Dokładnie tak jak mówiła. Wziąłbym pistolety jednak. I zrobił ten myk. No i się udało. Jest. Super. Weźmy amunicję. Spójrz przez nich po prawej stronie, obok tego obrazu. Okej. A może zwiedźmy jeszcze tutaj niektóre drzwi. Może jakaś amunicja się zaplącze. Tutaj, w te drzwi mówisz. Okej. I się udało znowu. Mieszkają też inni członkowie wewnętrznego kręgu. No okej, no. Przeszukajmy szafki. Może ktoś z tego wewnętrznego kręgu ma jakąś broń. Nie. Okej, obrazy. Balkonik. Weźmy sobie ich broń. Nie możesz mieć więcej granatów, aż tyle ich mamy. Weźmy, włączmy telewizor, a może jednak nie. Szafeczka, też nie. F5. Okej, okay, trochę krwi tu jest. Komputer. Oj, okej, okay, tu jest już trochę krwi. Found a body, a thin guy in a suit. Not Corcoran, he's a big man, fat. Weźmy apteczkę i uleczmy się. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Jest lustro. A w tym koszu na planie? Nic. Okej, wejdźmy tutaj. No, tutaj jest to samo. I balkon. Ale na balkon wyjdziemy już w następnym odcinku. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. No i cóż, cześć, na razie, trzymajcie się, ludziska.